Melbourne, w Wielkiej Brytanii, Derbyshire, stare miasteczko mające swoje lata. Tutaj jest kościół. No i teraz przejdziemy się bez komentarza po tej miejscowości, bo jest ładna. Położona 20 km od Derby. Tutaj urodził się Thomas Cook. Taki pan, który wymyślił usługi turystyczne. I zapewne wszyscy pamiętają, że było takie biuro podróży Thomas Cook. Pewnie istnieje jeszcze, ale linie lotnicze już zdążyły zbankrutować. Tutaj jest w zamku, w pałacu nadal mieszka rodzina lordów. Kiedyś była tutaj linia kolejowa wywożąca urobek z kopalni kamienia wapiennego i pewnie wapno też wywozili. Miasteczko w środku jest takie typowo angielskie, można by powiedzieć urocze. W okresie zimowym mniej zielone, ale można sobie tutaj popatrzeć na różne fajne, bardzo fotogeniczne miejsca. Zaraz, ja miałem pójść zupełnie w innym kierunku. Zaraz będziemy iść w prawo. W tym miasteczku w Melbourne mieszkają głównie ludzie zatrudnieni w różnych okolicznych miejscowościach, bo to jest sypialnia dla Birmingham, sypialnia dla Derby, middle class. Jest kilka fajnych pubów, można napić się dobrego piwa. O, a tutaj mieszka, zdaje się, nie wiem czy to biskup, w każdym bądź razie jest to miejsce przynależne do kościółka. Jak nie ma liści, to lepiej widać to, co się tutaj znajduje. W miasteczku są takie przejścia najróżniejsze, czasami zupełnie niespodziewane, i nagle się okazuje, że możesz przejść na przełaj, czego w Polsce zupełnie nie ma, bo wszystko jest zabudowywane i zagrabiane przez właścicieli. A tutaj, jeśli ścieżka była przez 100, 200, 300 lat, to ta ścieżka musi być, bo ludzie z niej korzystają. Tak samo jest na polach. Tutaj przejście przez pole jest oczywiście wyznaczone i nikt nie zagradza, jeśli ludzie chodzili tam przez ostatnie 50, 100, 150, 200 czy 500 lat. Tutaj będzie spojrzenie, zdaje się, na ogród. O, tu jest prywatny ogród. Przepięknie na wiosnę kwitnący. A jak się odbywają miejskie jakieś festyny, to te ogrody są pootwierane. Można zajrzeć różnym właścicielom na zaplecze domów. Niektóre są naprawdę przepiękne. A tutaj, zdaje się, będzie spojrzenie na jezioro przypałacowe. Teren oczywiście prywatny, ale bardzo też... O nie, niestety tutaj nie ma, no ale są stare za to drzewa, chałupka.
zamieszkana. Chociaż trzeba powiedzieć, że jest sporo miejsc do sprzedaży, do kupienia. O, tu jest lepsze spojrzenie na staw. O, i tutaj wchodzi się do takiej strefy starych domków. Będziemy przechodzić koło szkoły. Starej szkoły tutejszej, prowadzonej przez lorda dla okolicznych mieszkańców. Jeszcze 100 lat temu, tam 100 lat, żeby 100, to tutaj nie było asfaltu. Tu nawet te drogi nie były bite. Tu było błoto. Tutaj wszyscy chodzili w kaloszach po szyję. O, to jest szkoła. National School, otwarta w 1822 roku, a ufundowana w 1738. I te angielskie domki, wydawać by się mogło, że są zbudowane niedawno, a to są stare chałupy. W środku bardzo różne. Co w tej szkole się teraz mieści? Pewnie jakieś sale miejskie. Podoba mi się, jest to ładnie utrzymane. No dbają. O. Te domki są przebudowywane, ale równocześnie utrzymane w stylu. No nikt tutaj niestety, nikt nie... Niestety, właśnie bardzo dobrze. Te domy nie są ocieplane od zewnątrz. Utrzymuje się ich charakter. Utrzymuje się ich styl. A tutaj nie wiem, co jest za tym murem. Za tym murem powinno coś być. No ale chyba nie ma. Tam zamknięte. Gdzieś tu jest przejście na przełaj. Bo ja właściwie wyszedłem tylko do sklepu. No i widok codzienny tutejszy. To jest chodzenie ze sklepem. Ze sklepem, z psem. Co tu jest? No niestety nie widać. O. Hi dog. Tak wygląda malutkie angielskie, o, jest takie spojrzenie w dal. Tego chyba nie widać na zdjęciu, bo jest zamglenie. Tutaj są bardzo ładne krajobrazy. Pałac i jego ogrody pokażę przy innej okazji. No i znowu takie przejście między posesjami na skróty. I to jest bardzo, bardzo wygodne. W każdej miejscowości powinno być tak. Jest zimno. Powiem więcej. Jest bardzo chłodno. Jak na tutejsze warunki, bo rano było -1, teraz jest 0 z minusem. Świeci piękne słońce, są mgły. O, tutaj jest prywatny parczek, prywatna posesja należąca do tego domu. Można spojrzeć. I tu zaraz wyjdziemy do centrum miejscowości. A wiadomo, co tutaj jest. To jest miejsce zabaw dla dzieci. Dzieciaki.
przychodzą z rodzicami, bawią się, rodzice są zadowoleni, dzieci też są szczęśliwe. Jezwaj. O, Lotengarten. Ten się jakoś wchodzi. No a tutaj przechodzimy na przełaj do wnętrza miejscowości. Tutaj jest gdzieś mój ulubiony pub. O, jest pub pod tytułem Bank of Beers. Miejsce. Trzeba pamiętać, że tutaj ludzie jeżdżą inną stroną niż u nas, czyli to jest ruch lewostronny. O, to jest Bank of Beers i tutaj można się napić bardzo dobrego piwa. A to jest rynek. Tutaj zatrzymują się autobusy i stąd można dojechać do Derby, żeby zrobić jakieś większe zakupy. O, tak to wygląda patrząc od tej strony. Tam jest, tutaj można sobie jakąś rybkę i coś zjeść. O, ale niewiele kupić, bo tu jest mało sklepów, o których można by powiedzieć, że są supermarketami, i na szczęście, bo to jest, byłoby straszne, ale jest tutaj takie podstawowe rzeczy, jak jest rzeźnik fantastyczny, ale ja jeżdżę po mięsko do farmy owczej, tam mięsko jest świeżutkie i pachnące, pyszne. Są kawiarenki dla emerytów. Jest chyba z 6 pubów. O, tutaj pan rzeźnik jest zamknięty. Jest są mini delikatesy, gdzie panie mają własne produkty. I tak wygląda miasteczko, które było kiedyś miasteczkiem robotniczym. Tutaj była fabryka obuwia. Ludziska mieszkali w pobliżu fabryki. I takie klasyczne robotnicze domy tutaj można zobaczyć. Zbudowane bezpośrednio na gruncie. Także jakby się przebiło podłogę, to by błoto było. Ta ulica jeszcze 70 lat temu była uliczką bardzo błotnistą. A ci ludzie pracowali również w tych sklepach, w tych kopalniach wapienia. No także to było. A co charakterystyczne, to zaraz wam pokażę. To są takie drapaczki do butów. Bo to wszyscy chodzili w wysokich butach, bo inaczej się po tym Błocku nie dało chodzić. Ciężkie konie, takie pociągowe były tutaj stosowane. No, wszystko, co można zobaczyć na starych fotografiach, które od czasu do czasu pojawiają się również i w sprzedaży, gdzieś jak ktoś wymienia wystrój chałupy. Ja się kieruję do lokalnego sklepu spożywczego. Muszę zrobić zakupy. No a jak widzicie, samochody stoją. O, tu jest mój wąska droga jest. A są takie przejścia do domu, bo wchodzi się od tej drugiej strony. Bo od frontu to tam się kiedyś wchodziło, a teraz się
od frontu nie wchodzi. O, a to była jedna z tych fabryk, gdzie ludzie pracowali, zarabiali niewielkie pieniądze, bo to była ta fabryka obuwia, a teraz po prostu tu są biura. Jakieś? Ja przejdę na drugą stronę, tylko samochody muszę przejechać. O, i takie środkowo-angielskie miasteczko. Czekajcie, ja tu miałem pokazać, co tu jeszcze pozostało z tych czasów błotnych. O, tu już nie ma, ale tutaj była taka skrobaczka do butów, żeby błocko zdrapać i żeby go nie było. No, pani na mnie popatrzyła, co ja fotografuję. No, ale takie drapaczki jeszcze gdzieś u nas można znaleźć, ale nie takie wielkie, jak oni tutaj mieli. O, i tutaj znowu jest taka ulica prowadząca w kierunku miejsca, w którym jest tablica pamiątkowa po urodzinach, po miejscu, w którym urodził się pan Thomas Cook. Historia w ogóle pana Cooka jest bardzo interesująca, bo facet był na tyle mądry, że postanowił coś zrobić ze sobą, zamiast siedzieć każdego wieczora w pubie i żłopać piwo. I ktoś chciał dostać się do Birmingham, czy do Londynu. W każdym bądź razie szukał jakiegoś sposobu na to, żeby stąd wyjechać. No to więc on wymyślił sobie, że szybko załatwi powóz i ludzie ci zostaną dowiezieni. Tak zrobił i to była iskra, która dała mu pomysł na rozwój turystyki. No on przecież woził ludzi do Australii, statkami organizował wyjazdy. No taki clever man z tej okolicy. No, to się odwrócimy jeszcze do tyłu, spojrzymy na tę uliczkę w tę stronę i na tym, można by powiedzieć, żegnam. Pa, pa.